Smartfony wyglądają dosyć niepozornie, bo po prostu w takim małym kawałku szkła czy plastiku zostały zamknięte urządzenia, z których kiedyś korzystaliśmy. I być może nawet zapomnieliście o nich, ale ja Wam przypomnę, co to za gadżety i co zostało uśmiercone przez właśnie smartfony. Zacznę trochę od takiej oczywistej rzeczy, czyli cyfrowy aparat kompaktowy. Na początku XXI wieku, gdy ktoś chciał upamiętnić jakąś wyjątkową chwilę, no musiał być wyposażony w cyfrowy aparat kompaktowy, a to nie były tanie rzeczy. Oczywiście istniały jeszcze analogowe aparaty, takie wiecie, na taśmę, może niektórzy nawet z Was nie kojarzą. Ja miałem taki na zielonej szkole, zrobiłem sobie parę fotek. I to uczucie, gdy nie wiesz, czy zdjęcie wyjdzie, czy nie, bo dopiero się dowiesz o tym, jak wywołasz film. Natomiast jeżeli ktoś już miał cyfrówkę, to był ogólnie gościem, bo to nie były tanie sprzęty, a mówimy i tak o najtańszych egzemplarzach. Kilkanaście lat temu to była całkiem ciekawa alternatywa dla drogich lustrzanek, które, umówmy się, wtedy były towarem luksusowym. Najbardziej wyparte zostały cyfrowe aparaty kompaktowe, choć po części paradoksalnie wciąż są w sprzedaży. W każdym polskim domu zapewne znalazł się jakiś stary Pentax, Soniak czy Kodak, który w kompaktowej obudowie umożliwiał robić całkiem przyzwoite zdjęcia. Niestety w mojej opinii kompletnie takie aparaty są bez sensu, no bo nie oszukujmy się, nawet teraz średniej klasy telefon pokazuje, że umie w zdjęcia, więc po co u licha kupować taki aparat? Samsung S22 Ultra posiada taki zoom, że zamienia ten smartfon w narzędzie wręcz szpiegowskie. Spójrzcie, jak na zoomie potrafi nagrać ludzi, którzy siedzą na tarasie. To wręcz troszkę niepokojące. Tym razem pora na coś zachodniego. Pager to urządzenie służące do komunikacji, używane często w latach 80. lub 90., szczególnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Za jego pomocą pracownicy mogli wysyłać krótkie wiadomości tekstowe, a nawet głosowe, choć to było raczej sporadyczne. Głównie pager służył jako narzędzie ułatwiające przywołanie personelu, na przykład w szpitalach. W zdecydowanej większości pager wysyłał wiadomość, komunikat w jedną stronę, ale zdarzały się także możliwości odpowiedzi. Zastosowanie znalazł także w gastronomii. Odbiorcami sygnałów byli głównie kelnerzy. Jestem pewny, że jak oglądaliście jakieś stare amerykańskie filmy, to się spotkaliście z pagerem. Właśnie to był taki prostokątny kawałek takiego elektronicznego urządzenia i ktoś tam pewnie dostawał wiadomość, że o, zaraz spotkanie w biurze tam parę metrów dalej. No i on wtedy na przykład sobie tam wychodził. To właśnie pager działał w oparciu o fale radiowe, więc był totalnie bezprzewodowy. Co ciekawe, w 2019 roku z tych urządzeń korzystała brytyjska służba zdrowia, ponieważ pager był dosyć bezawaryjny. Sieć radiowa przekazywała do odbiorników komunikaty, gdzie sieć Wi-Fi lub komórkowa często mogła zawodzić. Powodem śmierci pagerów były właśnie smartfony, które jednak chcąc nie chcąc oferują znacznie większą możliwość komunikacji. Możemy wysłać film, zdjęcie, wiadomość tekstową, głosową, czy nawet jakieś naklejki, inne emotikony. No jednak te pagery takich rzeczy nie miały. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, z tego typem urządzeniami możemy się wciąż spotkać, głównie w restauracjach. Jeżeli otrzymujemy przy zamówieniu posiłku przywoływacz z indywidualnym numerem, oto on, taki troszkę nowocześniejszy pager. Sławnych MP3-ek nie trzeba przedstawiać nikomu, ponieważ prawdopodobnie każdy z Was miał w domu chociaż jedną. A mówię chociaż jedną, dlatego że no i w moim domu było akurat ich kilka, ponieważ one cały czas się psuły, więc najlepiej było kupić je hurtem, no albo co chwilę trzeba było kupować nową. Nazwa odtwarzacz MP3 wzięła się z tego względu, ponieważ na początku te urządzenia były w stanie odtwarzać tylko muzykę. W trakcie rozwoju niektóre egzemplarze były wyposażone także w radio, a nawet dyktafon. Ja sam osobiście używałem MP3 i MP4, to było coś dla mnie totalnie strasznego. Jedna to była taka najbardziej zwyczajna, która w sumie służyła mi bardziej jako pendrive, bo jej pamięć to było chyba tylko 4 GB. Miałem też drugą, która wyglądała jak starszy iPod, ale na pewno nie przypominała sprzętu Apple ceną, bo kupiłem ją w internecie chyba za 20 zł. To był taki shit totalny, że to się nie nadawało do odtwarzania muzyki, więc tym teraz to można co najwyżej wziąć i rzucić o ścianę.
Oczywiście istniały porządne odtwarzacze MP3, które zdawały egzamin, ale nie oszukujmy się, nie podbiły rynku. Pierwsza MP3 powstała już w 1998 roku i nosiła nazwę MPman F10. Ten odtwarzacz był wyposażony w 32 lub 64 MB w pamięci flash i to na tamte czasy było całkiem wystarczająco. Spotify i dostęp do muzyki z całego świata całkowicie zaorał MP3 na ten moment i wydaje się, że to już nie wróci. O tym wynalazku chyba nie ma co się za bardzo rozwodzić. Kalkulatory niewątpliwie ułatwiają nam wiele codziennych zadań, z którymi musimy się zmierzyć. Oczywiście do dziś często używa się fizycznych kalkulatorów, na przykład w biurach czy w bankach, ale czy jeśli musisz coś policzyć w zaciszu swojego mieszkania, to sięgasz raczej po smartfona czy po zwykły kalkulator? No, decyzja wydaje się prosta. Warto jeszcze dodać, że teraz przy dostępie do tylu aplikacji możemy pobrać nawet kalkulatory, które dokonują skomplikowanych obliczeń. Telefon stacjonarny to totalny przeżytek, który kiedyś znajdował się w wielu domach, a obecnie trudno gdziekolwiek go znaleźć. Oczywiście sieć wciąż żyje, choć tak jak mówi źródło, z roku na rok maleje liczba użytkowników telefonii stacjonarnej. Wśród badanych tylko 23% osób zadeklarowało, że używa tego typu telefonów. 50% z nich natomiast to osoby w starszym wieku, powyżej 60 roku życia. Wynik tego badania raczej nie dziwi, ponieważ moja babcia w dalszym ciągu używa takiego stacjonara. Nie ma co się oszukiwać. W sytuacji, gdy zwykłe abonamenty za telefon kosztują po kilkadziesiąt złotych, propozycja opłacenia jednego numeru za trochę mniejszą kwotę mija się totalnie z celem. Polacy w ostatnich latach masowo rezygnują z posiadania telefonu stacjonarnego, choć operatorzy wciąż mają tę usługę w ofercie, ale w mojej opinii tylko po to, żeby była. Kamery cyfrowe to był towar iście luksusowy na początku lat 90. i na początku XXI wieku, choć młodsi widzowie mogą ich totalnie nie kojarzyć. Oczywiście można w dalszym ciągu kupić cyfrówkę, która nagrywa piękne filmy na kartach SD, ale tutaj chciałbym poruszyć kwestię kamer nagrywających obraz jeszcze na kasetach. Pomimo, że obecnie wydawałoby się, że nagrywanie na kasetach digital video oznacza gorszą jakość, to wcale tak nie było. Kasety mini digital video oraz te normalne oferowały całkiem przyzwoity obraz oraz stabilny obraz, który pomimo upływu wielu lat jest w stanie jeszcze być całkiem dobrej jakości. Czego nie można było powiedzieć o starych analogowych taśmach VHS, które pod wpływem dużego zużycia potrafiły przyjmować mniej wyraźny obraz o gorszej jakości. Na początku XXI wieku właśnie takie kamery cyfrowe były czymś niesamowitym. Pozwalały na rejestrowanie rodzinnych spotkań, a nagrywany obraz do dziś jest na tyle dobry, że bez problemu możemy go obejrzeć. No i z kamerami było tak jak z aparatami, czyli po prostu smartfony, które mogą nagrywać teraz w 4K, w slow motion, mają świetną stabilizację, po prostu wyparły takie kompaktowe, małe kamery. Jednak w dalszym ciągu możemy je kupić, oczywiście już nie takie, które nagrywają na kasetach mini digital video, tylko raczej już właśnie na kartach SD. No ale jednak w dalszym ciągu po co wydawać kilka tysięcy na taką małą kamerkę, skoro w sumie taki Samsung S22 Ultra jej dorówna, albo ją nawet pokona. Niech rzuci kamieniem ten, kto nie miał takiej oldschoolowej, starej nawigacji. Dobra, ja nie miałem takiej nawigacji, ale mój tata ją posiadał i to był taki potężny TomTom. Te nawigacje były tak toporne, że to nie miało prawa się udać. Co więcej, mega szybko się deaktualizowały, a więc mapa była na czasie średnio przez kilka miesięcy. Te urządzenia nie miały łatwo, to fakt, ponieważ na początku lat 2000 w naszym kraju budowało się wiele dróg, a więc jeśli ktoś chciałby jeździć ze spokojną głową, to płatne aktualizacje wyczyściłyby jego budżet w kilka sekund. Oczywiście nawigacje oferowały też darmowe upgrade'y tych map, a tylko że problem polegał na tym, że no, to nie było nic takiego wygodnego i szybkiego, bo nawigację trzeba było podłączyć do komputera, zgrać mapy, pobrać je przede wszystkim, zainstalować oprogramowanie, które to instalowało, bo to nie było tak, że po prostu
wklejamy na pamięć podręczną tej nawigacji, tylko to musiało się jakby zainstalować przez aplikację. To też trwało. Samo pobieranie się map trwało. No po prostu istna katorga. I zamiast, tak jak w Google Maps na przykład, że my nawet nie wiemy, kiedy to się aktualizuje i mamy cały czas pod ręką aktualne mapy, to tutaj musieliśmy poświęcić bite 40-30 minut na to, żeby po prostu móc gdzieś pojechać. Żeby się przygotować do tego, żeby móc gdzieś pojechać. A to, co mnie najbardziej denerwuje w tej sytuacji, to to, że nie umiem znaleźć żadnego plusa w tej nawigacji. Po pierwsze, primo. Ten mały ekranik był tak totalnie ciemny i tak upalcowany od wpisywania tam adresów, że gdy zaświeciła ci lampa idealnie, czyli słońce, do samochodu, właśnie idealnie tak na ten uchwyt i na ten ekran, no to nic nie zobaczyłeś. Po prostu mogłeś równie dobrze tą nawigację wziąć i wyrzucić przez okno, bo to się nie miało prawa udać, żeby cokolwiek tam zobaczyć. Po drugie, primo. Te nawigacje były w takich zestawach trochę sprzedawane, że tam już nawet był ten uchwyt do nawigacji, bo każdy miał oczywiście jakiś swój dedykowany z jakimś zaczepem czy coś takiego, ale wszystko się montowało do szyby i nic by nie było w tym strasznego, gdyby nie to, że te uchwyty były tak tandetnie zrobione, ale to tak tandetnie zrobione, że każda dziura, w którą się wjechało, no to wywoływała po prostu katastrofę w samochodzie, bo to wszystko po prostu spadało na dół. Więc wyobraźcie sobie, jakie to by musiało być potencjalnie niebezpieczne i niewygodne. A po trzecie, primo, ultimo! Bateria, która była umieszczana do tych nawigacji, trzymała tak krótko, że gdy nie wyciągłeś sobie ładowarki, która miała zazwyczaj 5 metrów kabla, żebyś się mógł nią obwiązać i całą swoją rodzinę w tym samochodzie, to gdy nie podłączyłeś jej do gniazdka 12 V, to byś nigdzie nie dojechał, bo ta bateria trzymała może, nie wiem, z 20 minut. Więc, no, aha, no i bym jeszcze zapomniał, że ta ładowarka zazwyczaj walała się po całym kokpicie, no bo gdzie utrzymasz te 5 metrów kabla, które było przygotowane tak, jakbyś miał gniazdko ładowarki w bagażniku? No to może wtedy by się przydało, a tak to... Już nawet nie mówię o tym, że nawigacje zamulały, a wyklikiwanie ulicy i miasta to było zajęcie na parę minut. Nie było mowy o żadnym wyszukiwaniu po obiektach. No może stacje benzynowe były w niektórych nawigacjach wprowadzane. Ach, no i bym zapomniał, to jest taka wisienka, truskawka na torcie, czyli gubienie zasięgu GPS przez nawigację. I mógłbym wymieniać tutaj w nieskończoność różne gadżety, które zostały zastąpione przez smartfony, takie jak na przykład chociażby dyktafon, a może i nawet krokomierz. Ale nie zrobię tego. Zostawiam to Wam w komentarzach, żebyście napisali, co bardzo Was trajgerowało kiedyś, a teraz ułatwia Wam to smartfon, albo o czym po prostu zapomniałem. Także widzimy się w komentarzach, trzymajcie się i do następnego. Hej!